Witamy z Ważenia przed KSW26, jest z nami Kuba Kowalewicz. Cześć Kuba. Cześć, witam wszystkich. No zaskoczyłeś mnie trochę, trzeba przyznać, tym twoim występem na tej gali. Chyba większość ludzi, powiedz, kiedy się dowiedziałeś, że możesz zawalczyć? To znaczy, dowiedziałem się w poniedziałek, gdy po pierwszym treningu poszedłem sobie spać. Tak mniej więcej o 15 poszedłem spać. I taki miałem mocny sen, że w ogóle nie słyszałem żadnych telefonów. Dopiero przebudziłem się tak 19.50. Zobaczyłem, spojrzę na telefon, taki zamulony jeszcze. Patrzę, 9 połączeń odebranych od trenera, 5 od taty i mówię sobie, kurde, co się stało? Wybuchła wojna, kurde, czy co? I mówię, odzwoniłem do trenera. Mówię, trener, sorry, bo taki byłem zamulony, w ogóle nie słyszałem telefonu. Trener mówi, że w sobotę w roli karty głównej będziemy mogli zawalczyć. I czy jestem chętny? A ja mówię, jak tata? Tata mówi, że jest na tak, także ja też jestem na tak. Od razu błysk wokół zobaczyłem, tak poczułem takiej energii, więc myślę, że jestem dobrze nastawiony na tą walkę. A jesteś przygotowany do tej gali? No pewnie. Po berserkerach tam nie miałem żadnych kontuzji. Od razu, jak wróciliśmy w niedzielę wieczorem, to w poniedziałek już byłem na treningu, zrobiliśmy dwie jednostki treningowe, także cały czas jesteśmy w gazie, nie stopujemy. Nie potrzebuję większego roztrenowania, nie spina mi mięśni, jestem cały czas gotowy do akcji, żadnych kontuzji, nic mi nie wychodzi. Także jak zdrowie dopisuje, trzeba też walczyć. To przeciwnik Sergiej gra cicho, co o nim wiesz i czego się po nim spodziewasz? Czy wiem o nim to, że wywodzi się z sambo, bardzo lubi poddawać, bardzo lubi podduszać, lubi też mocno uderzyć, tam jakieś obrotówki kopie. Więc na pewno trzeba będzie zachować dystans, bo jak mnie mam, będzie bardzo dynamiczny. Dynamicznie będzie chodził potem o moje nóżki. Będzie chciał mnie wywrócić i na pewno poddusić w tym parterze, nie? Więc ja będę chciał prowadzić walkę w stójce. Może nietypowo jako judoka, ale tym razem będę starał się walczyć w stójce i tam szukać rozwiązania. Okej, Kuba, powodzenia jutro. Dzięki za wywiad. A mogę jeszcze kogoś pozdrowić? No jasne. To chciałbym podziękować mojemu sponsorowi druk24h.pl za wielką pomoc. Oczywiście firmie od odżywek IHS, od sprzętu Professional Fighter oraz mojemu trenerowi za wielką pomoc i nawet za to, że jest taki twardy i nawet z trzema wybitymi palcami obitymi jak parówki potrafi nas przetarczować i cały czas być z nami, także dzięki trener, dzięki też moim sparring partnerom i wszystkim, którzy nam pomagają. Także dziękuję bardzo. Dzięki. Powodzenia. Dzięki.